Dobra, moi drodzy. Kolejna część metra. Jakby ktoś nie wiedział, jak się skończyła ostatnia, niech sobie zobaczy w archiwum live playlistę. I tyle. I się wtedy dowie, jak się skończyła i ogólnie, jakie były nasze przygody. Metra. To już nie będzie tego intra? Boże, no było takie intro. Fajne. Było intro, wyszedłem do opcji, żeby ściszyć, już nie ma intra. Czy to naprawdę tak musi być? Opcje, kontynuuj, rozdziały, nowa gra. No dobra, nowa gra, przetrwanie. Okej, okay, enter. Normalny. Poziom trudności gamma. Możemy trochę... Powiedzmy. The Dark Ones came much later, from the garden's direction. The Dark Ones, huge, towering a full head over the highest man. Nightmarish creatures, creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. Ooh. That's the all dark lies. Truth is even scarier. O nie, draseczka. No i co? D6? Czemu D6? Well, I used to live nearby. Before the war, I mean, up there. I was on the train when it happened. I tried calling my family, but couldn't get through. What the? Coś idzie? Alarm. Czy ja naprawdę ściszyłem to, czy nie? Opcje, dźwięk. What happened? Shit. Co się kurde dzieje? No i co się dzieje, bo nie wiem. Ten to się nie przejął chyba. Się dalej. Wyciągnął nóż, ale siedzi dalej. What the fuck? O kurde. Widzieliście to? Swoich kolegów pozabijałem. What the fuck? Dobra. Patrzcie, on wszystkich sam pozabijał. Oni mają moc, umysł. Teraz przenieśli nas w inny wymiar. Artyom, wake up, Artyom! It's me, Khan! Nightmares, eh? No wonder, after all you've been through. Listen, I have incredible news. A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive, and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact. Aha, dobra. Próbują się rozwalić siedzibę tych cieni. Khan, how the hell did you get here? Get out, now! I pogadamy sobie z nim. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that as one of the order now, you report to me. No ciekawe, bo jak jeden przeżył, to może i więcej przeżyło. Może założą nową kolonię. I told you to get out. This is a classified base. You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Follow me, Artyom. Get ready, Artyom. I'll be waiting at the exit. Move it, you windbag. No dobra, idziemy. During the last year of his life, he had to eat, drink, and breathe through a tiny hole in his throat. Nasz sprzęt bierzemy. I co już? Czy jeszcze coś weźmiemy? No dobra, ale myśmy już to grali. Zawsze jest gitara, kurde. We found this place a while ago, but I still can't get used to it. Привет, Артём! Артём was one of the men who found these seats. They gave him a ranger's badge.
Ci tu ćwiczą, Ruscy. Discharged last week, so his squad is sent to the marshes to the church. Dobra, dostaniemy jakąś broń. I hear you're a ranger now, huh? We must get a drink sometime to celebrate. For now, let's get you equipped. So, first things first, you're going to need a gas mask. No dokładnie, maskę będę potrzebował. It's been 20 years and the radiation still strong enough in some places. Czemu on mu tłumaczy, kurde? Ja nie chcę tutoriala, ja jestem ekspertem w tej grze. Don't forget filters for the mask. Sure, it looks cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Dobra. Now medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival in a stylish orange case. Here's your advanced salary for this month. Dobra, medpaki. Your pay is in military grade rounds. Sure, you can use them as usual ammo for some hefty extra damage, but saving them to buy guns, attachments, regular ammo and equipment. Naboje jako pieniądze. No już kurde. Dobra, pany poleciały. Przytrzymaj tab, aby zmienić co? Coś, żeby zmienić. No dobra. No dajcie mi broń. Co to jest? Co to jest? Ubojnik. Shotgun. Sobaka. Ten chłopiec miał podobny pistolet maszynowy, jest szybko. Jakiś, co to jest? Kałach RPK. To może jednak nie ten. Dobra, dostosuj. Shotguna dostosujemy. Nie, bo te kurde. Powiem wam szczerze, że jak się w shotgunie montuje ten, to to zwiększa wydajność strzelb na 7 dajków dystansie. To jest dobre. Escape. Escape. Tutaj dostosuj. Co mu tu możemy? Optykę tylko dać. Tu może być optyka. A tu dostosuj. Dobra. Dobra. Dobra, fajna broń. Dobra, ruszamy na odprawę. Idziemy dalej. Pay no attention to this clown, Alex. Open the gates. Idziemy dalej. Have you heard about Lesnicki? D6, a my jesteśmy w tej tajnej bazie, teraz D6? Oni sobie tu zrobili siedzibę? Ciekawe. A to jest ta baza, widzicie, oni zrobili z tej bazy wyrzutni rakiet, zrobili swoją siedzibę. No, w sumie dobre miejsce. They'd sacrifice their wives and slaves to serve their lords even in death. Reminds me of this banker. Cut that shit out!
The things in D6 are like what the Conqueror took with him beyond the grave. Cold steel, and wild steeds, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die. Ten Kanto ma jakiś taki ćpunek trochę, tak historię ma. Ghosts, or their own greed. Khan, will you shut up or what? No właśnie, morda, Khan. Twarz błyszczy. I heard that Lesnitsky did something. What happened? Co się stało? Lesnitsky was at the lab. When the next shift came, the door was open and the lab ransacked. Lesnitsky was gone. Shit! So, what's inside? No właśnie. Maybe some other shit. That's all I heard. Pokradli im laboratorium. The Colonel's going to tear me a new one because of Lesnitsky. A red hot poker right into my soul. If I still have. Alright, let's go. Dobra. We might control D6, but it's like a damn city down here. All the bunkers, the nooks and crannies and exits. Still, a base the order dreams of finding. No, baza zajebista. They say Hansa is strengthening the sentry points along the whole line. Miller, especially the ones close to the Nazis. Just got the brief. Two Nazi assault teams have started. Hear what he has to say at the assembly. Grumman, take these guys to Miller. They've been summoned. Yes, sir. Idziemy dalej, historie jakieś po błokach opowiadają. The bombing of the Dark Ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence just meant we were incompatible. Machines with different wiring. Ciekawe. Somehow you, Artyom, have the common wire. The connection. No nie wiem, czy kurde, ja się tam nie chciałem z nimi porozumiewać wcale. People died at exhibition. Your home station. Hunter. Ktoś was się chciał porozumieć z obcymi, bo ja nie. Most likely dead as well. And he taught you this. If we don't fight for our lives in this new world, we'll be devoured. It is the law of evolution. But I would argue, the old laws no longer apply. No nie wiem. All right, Artyom, and you, Khan, you have something to report? Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? Ooh. One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Khan, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Orders ever faced. Colonel, just give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. Możemy się porozumieć z nimi. I believe he can establish contact with the creature. Let him come with me. All right. Artyom, go with Khan to the gardens and locate the Dark One. We'll send a sniper along. My best. Snajpera dostaliśmy. Yes, Anna. Why would we w worku pomarańczowym. To eliminate the creature and finish the order's job. Miller, you can't. It's murder. Restrain him. You idiot. You're making the same mistake that... We're done here. Escort Khan. Patrzcie, oni go zaaresztują. Ale jazda. It's your last chance for forgiveness. For getting rid of the nightmares. Yeah. Forget about Khan. Looks like he got close. Too close no, to the creature. Lost his mind. Look here, Artyom. Complete the mission and get back here quickly. A war is coming, and I'll need every ranger at his post. On your way. So, what are you waiting for? Come along, rabbit. No dobra, idziemy ze snajperką. If it's true, then... And don't forget to książka z historią. Muszę robić to, czego żądał ode mnie Hunter, co rozkazał mi miłość i czego spodziewa się ode mnie Anna. Muszę udowodnić im wszystkim, że jestem wart tego, by być jednym z nich, być jednym z wojowników zakonu, poświęcić swe życie w ochronie ludzkości, ochronie metra. Ta misja jest dla mnie idealna, tylko ja jestem odporny na wpływy cieni. Być może urodziłem się, by uwolnić od nich ludzkość raz na zawsze. Jestem o krok od wykonania tego zadania. Dlaczego tak się denerwuję? Bo może chcę się porozumieć z cieniem. But we haven't verified who's running. Your job is to intercept him before.
Don't tell me you believe that bullshit about making peace with the Dark Ones. I wish I had been up in that tower myself to see the missiles fall and watch them burn in their nests. Nie rozumiem tego motywu. Czemu oni nagle chcą się z nimi porozumiewać? Nad czym ten Artyom się zastanawia? Co niby to jest? To są jakieś mutanty. Mamy fajne metro, nowiuśkie, kurde, zautomatyzowane. Ruszajmy, ale się patrzy do przodu. No, moi drodzy. Zawsze tak cicho tutaj. Zaledwie rok temu stałem na szczycie wieży telewizyjnej i widziałem, jak rakiety spadają na ogrody botaniczne, zmieniając ciała w popiół, topiąc metal i szkło. Nikt i nic nie mogło przeżyć tego piekła. A jednak Khan odnalazł tam cienia. Teraz muszę go znaleźć i zlikwidować, dokończyć to, co zacząłem. No, może one się rodzą jajeczkami albo coś. Kurde, znów się rozbudują. Patrzcie, jaka ta broń wielka, jak jej głowa. In the past, trains were ordinary things, but now this monorail seems magic, doesn't it? Our kids won't know how to operate these things, and their kids will probably think this was built by the gods. No, możliwe, right, że tak będzie, ludzie. This is part of the secret Metro 2 line. We haven't explored these tunnels. Can't spare the time or manpower, so don't wander off. Ja sobie przeładuję, bo tu mam, kurde, jakieś nieprzeładowane bronie. No dobra, a to ma tylko 6 strzałów. Ta broń, którą miałem wtedy na 20 strzałów, zajebista była. Dobra. Czemu moja postać biegać nie może? Czy to jest normalne? Jakie jest bieganie? Opcje, sterowanie, klawiatura, ruch, do przodu, do tyłu, kucnięcie, skok, bieg, shift. No to kurde, czemu ona biegać nie może? Może to jest jeszcze, wiecie, takie intro, więc jeszcze się nie da sprintować. Power's working. Open the gate. I'll cover the passage. Great, you did fine after all. No, zajebisty klip tu jest. Śpiochy wszędzie. Zapili się na śmierć. Patrzcie, butelka alkoholu i trupy. Zapili się na śmierć. Go right. There's a dead end on the left. Something alarmed them. Stay sharp. Coś tu biega. Shit, to te szczurki były zwykłe. Załatwimy je za. Great, the ladder. It's just a little more walking. Then we'll see if you're rabbit or not. No, popatrzcie, mamy historię kolejną do przeczytania. Ale może to nie z powodu cieni, może to z powodu tych trudnych czasów, w których przyszło nam żyć. W całym zakonie huczy, jak w ulu, został powołany, by chronić metro przed niebezpieczeństwami, a teraz sam nieumyślnie je spowodował. Kiedy weszliśmy do tuneli tajnej bazy wojskowej D6, znaleźliśmy ogromne zamknięte magazyny, myśleliśmy, że oto ocaliliśmy ludzkość. Dzięki zgromadzonej tu żywności i lekarstwom, dzięki działającemu reaktorowi, moglibyśmy przetrwać przez bardzo długi czas i dożyć dnia, w którym promieniowanie na powierzchni zniknie, a my będziemy mogli znów nazwać Ziemię naszym domem. Ciekawe, kiedy zniknie. Czemu ja nie mogę biegać? Gdzie ona idzie? Bo jeszcze tutorial ciągle jest. Dobra, idziemy. Ale ma buty z worków, kurde. Po śmieciach.
Give me a hand here. No, powiem wam, że ładniej. Ostatnio było o wiele gorzej na powierzchni. Tu mi się już podoba. Let's go to the main entrance. There's a good shooting position there. I can cover a lot of territory. Gdzie są te... Gdzie, aby przetrzeć maskę. Dobra. You're supposed to be immune there. What? Influence? Well, I don't have your gift. So hop along, rabbit. Dobra, ale... A to są te ogrody botaniczne. What the fuck? Ale grzyb. Chuj. O, fuck, już mi się niedobrze robi. Nie lubię takich otworów. That helm was bad luck. Get ready for more. Another three. Let's do it. O kurde, coś tu na dole chyba było zabójczego. Chyba nie miałem tam skakać, wiecie? Czuję. Something's still burning where the nest was. That's some fine wasteland. You guys sure did a good job here. I see some kind of movement. Get ready. On the right. I'm working on them. Those are dark ones. They're watchmen. Dobra. Tu na prawo nie idziemy. O fuck. Też zmieniam magazynek. What the fuck. Apteczka. Dobra, wszystko zginęło. Nie za głośno jest gra? Chyba nie, co? Dobra. Idziemy. O jest, patrzcie. On gdzieś ucieka. On jest jakiś dziwny. A muszę zmienić ten. Dobra, biegniemy za nim ciągle. Ona go zastrzeliła? Nie. Jego mam zabić? Mamy go. Ale to nie jest ten taki, to chyba jakieś dziecko jest. Patrzcie, widzimy teraz wizję. On widzi dzieci, ludzi. O, to jest to, co się stało w poprzedniej części. Myśmy ich wysadzili. A to są dzieci, ich widzicie. No dobra, to my wiemy, że żeśmy ich wysadzili. O kurde, rzesza go wzięła. Guten Morgen! Guten Morgen. No to mamy, kurde, akcję teraz. Stwór, którego znalazłem w wypalonych pozostałościach ogrodu botanicznego, wygląda jak cień.
Udało mu się wejść do mojego umysłu i dostać do najskrytszych zakamarków, ale to było zaledwie dziecko. Tego jestem pewien. Poznało mnie i przestraszyło się na jakiś czas, pozbawiło mnie przytomności. To wystarczyło, żeby mnie złapali naziści. Moi drodzy, 3 minutki przerwy, 5 minutes break i zaraz do was wracam po przerwie reklamowej z kolejną częścią Metra. No i nas zabrała Rzesza z powrotem, ale akcja. W porządku, jesteśmy ponownie. See, 2 arms, 2 legs, 10 fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up! You're not in Hansa. Here, you are a suspect in the distribution of corrupted genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you are free to go. If not, you are an abomination. Science, you see. This is an outrage! I told you to stay still! Well? Let's see, 318 millimeters by 302. Let's look it up in the table. Ah, congratulations, you're a mutant. No, no, please!
Dobra. A simple question. What was your mission in the gardens? Go to hell yourself, Nazi. Puh. I'm gonna count to three. One. Glory to the red line! Two. Long live Comrade Muffin! Three. Please! Please, I'll talk. But away from the other side. They'll kill me if they hear. Okay? Make this one to the second unit. Usually, Reich does not interfere with the Order's business. But here, we have you, the Reds, and the Freak, all caught in the same net. I do not like it. So talk, or take a bullet to the brain. Get the officer! Hey, you! Dobry motyw. Śniadanko sobie jeszcze jem, wiecie? Po 13. You keep the knife. Keep it. Mamy nóż. So, we are with the Spartan Order. I'm from the Red Line. Our superiors are not on the best of terms, huh? But I say fuck that. So fuck that. The grunts stick together, huh? The fuck. I see. Ух ты, ты смотри. Remotely controlled lock. One thing's for sure. Our only chance of getting out of this alive. Work together. Right. Now, what did they say about the garbage chute? Do sypu na śmieci musimy się dostać. Okay. Let's get our asses out of this place. Then we'll go our separate ways. Huh? No i co? Ja to nie wiem jak wy, ale ja nic nie widzę. See the pipes? This is their contingency plan. There's a rioter, an escape, they just open the valve and turn the prison into one big gas chamber. Sucky. Sure learned from their predecessors. We'll go as soon as the elevator leaves. Dobra, winda odjeżdża. Sweet mother of God, I heard rumors of a concentration camp here, but to see it with my own eyes. To jest obóz koncentracyjny. Dobry motyw. There's a tunnel on the other side. Okay, I lead, you follow. Now keep it quiet, or they'll guess everyone. Musimy uważać, żeby nas nie zagazowali. Let's move. Stay out of the light and stick to the shadows. They are your best friend. Ten tunel? Dobra. Okay, tak. Looks like we cleared it. Let's see. Teraz musimy się tylko wydostać stąd. Great. Tough luck, didn't even budge, huh? All right, we can't go through here, that we know. Okay, where do we go now, huh? No właśnie, gdzie teraz pójdziemy? Hey, give me a lift, will you? A on pójdzie na drabinę, tak? No dobra, idź na drabinę, może go zabiją. Każcie podał mi drabinę. Tak. Now listen. Pretend you're a little fucking mouse. Get down. Don't make any sudden moves. See? Let's move. To fingers like Claude. You can do nothing but harm, and we will save innocent lives just by shooting you. No, we're not going to shoot. Thank you. Zepchnij go. Move. They deserve nothing more. And it's a good show as well. What's on me, Robbie? I quite agree with Fiora. Fiora is infallible. Of course. But a hanged man in this is bound. Oh, yeah. Bo on go nie powiedział, że go nie zastrzeli. Okay, you take the right one. I the left one. I will distract mine. Then you take yours down. Understand? Please. Get to it. Don't start too soon, huh? Let's do it. How's this? We beat him with a shot. It's efficient and elegant.
Listen, you hear that? Sounds like something fell. Piece of plaster, perhaps. Musimy poczekać, nie? Ten teraz tamtego zabije. Otworzymy wszystkich. Get as many of them as you can. We're done anyway. You ain't gonna do squat besides get us all killed. Open the cells, will you? The controls are up there in the. Unscrew the light bulb. Dobra, u góry są gdzieś, jest otwieranie. Fak, nie wiedziałem, że tu tak nie wolno. O, gazują nas. Kurde, myślałem, że to już jest po tym. Ja myślałem, że to już jest po tej akcji. Znaczy, że już mamy drogę czystą. Dobra, sorry. Myślałem, że wystarczy tych dwóch zabić, już jest spoko, a tam ich więcej było. How's this? We'll beat them to death with a show. It's official and elegant. You hear that? Sounds like something fell. Piece of plaster, perhaps. Dobra, tamten rzucił czymś. My tego zabiliśmy. Dobra, tego zabił. Dobra, teraz schodki otwieramy. Unscrew the light bulb. On wykręci żarówkę, tak? A nie, ja mam wykręcić żarówkę. Dobra. Tam jakiś cień. Ten wyłączy prąd chyba. Dobra, tego zabiliśmy. Dobra, kontrole, te, kontrole, otwieranie jest gdzieś w pokoju strażników. To nie są radzieccy skurwiele, tylko to są naziści. Ktoś tutaj pomylił. Ale rdza, o fuck, chyba spadniemy zaraz na dół. I'm ready to share. It's too much for me alone. Just don't tell the Oberschaffur. I got 200 bullets out. Well, why are you walking around here? It's just that our shift is in. Then you have no further business here. Off to the barracks with you. Yes, Herr Oberschaffur. What the fuck, typa, nożami załatwili. Te noże są niezłe do zabijania. To jest jak w tym. Nie jak. Far Cry'u. Jeden strzał z łuku też jest jeden strzał z noża. Jest notatka. Martwe ogrody botaniczne były zawsze zabójczym, opuszczonym miejscem. Stalkerzy nie przychodzili tu, nawet zanim jeszcze cienie zbudowały tu swój ul, czy też miasto. Byłem jedynym człowiekiem na ziemi, który z chęcią tu przyszedł, ale tym razem byli tu też stalkerzy rzeszy. Ci wyznawcy czystej rasy niemal nigdy nie opuszczają swoich posterunków w centrum miasta. Czego szukali w tlących się ruinach ogrodów? I dlaczego Anna mi nie pomogła? Córka młynarza nigdy by nie opuściła towarzysza w potrzebie. A jeśli ją pojmali, ta wredna chłopczyca raczej mnie nie lubi, bo jestem dokładnym przeciwieństwem Huntera, a jednak martwię się o nią. Idzie tu ktoś. Ale jesteśmy, kurde. Chowamy się w cieniu. Dobra.
Dobra, nóż odzyskałem. O, ten zabił typa na dole. Now we need to get them to open the airlock from the other side. One moment. Oh fuck, mam, chowaj się, ja jebie. Who's the hell is so impatient? What kind of joke is this? Come on, quit hiding. Fritz, is that you? Damn it, I'm not gonna open next time. On jest tu u góry, nie? Skoczy na niego, czy co mu? Yeah, let's play the fucking hide and seek now, like freaking kids. Fritz! Let us out! Let us out! There's a You're out of the inner blood. The fun is just starting, William. Here, catch this. Co myśmy zostawili tamtych typów? Nie uwolniliśmy ich, kurde. Lights up when you're visible, huh? All right, there's bound to be more guards further ahead, but they won't be able to use gas. We can really let ourselves go. Ah, I wish I had a grenade. I'm grateful even without this. Let's move here. You take the lower route, I'll take the top and cover you. One down. Dobra. Ten zegarek, on powiedział, że jak mam... Że jak się świeci na niebiesko, to znaczy, że mnie nie widać. Po cichu to zrobiliśmy. Dobra. O fuck. Dobra, wszyscy zginęli na szczęście. Powiem wam, żaden ze mnie ninja chyba jednak. I tu mają... O, uwolniłem wszystkich? Zajebiście, już myślałem, że ich zabiję. Już mi się nie pomyliło z gazem. Dobra, już idę. Spokojnie, koleś. Ammo podbieram. No pomogę, co mam zrobić? A, musimy razem. Dobra. Dobra, wydostaliśmy się stąd. Moją ucieczkę z więzienia faszystów można podsumować słowami: wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Przyjaciel ma na imię Paweł, był dowódcą oddziału zwiadowczego Czerwonych, który załatwili faszyści. Nigdy nie przepadałem za komunistami, ale Paweł zachował się jak prawdziwy bohater. Co? How are you, Chuba? All right? Oh, you are tough, huh? No wonder they made you a ranger. Dobra. Cień tu był w obozie koncentracyjnym Rzeszy, ale dawno już go tu nie ma. Cóż, to znaczy, że muszę za nim podążać. Misja wyznaczona mi przez młynarza nie została odwołana. Znajdę cienia i wtedy zdecyduję, co dalej. Jeśli ten faszystowski durak mówił prawdę i naprawdę sprzedał stwora handlarzom z Hanzy... Cień może być dosłownie wszędzie. Hanza kontroluje linię okrężną moskiewskiego metra i jest unią handlową. Mają nawet regularny rozkład jazdy pociągów i przewożą nim towary oraz pasażerów.
są w stanie przerzucić cienia na drugą stronę metra w ciągu jednego dnia. Wygląda na to, że go zgubiłem. Nie wiem, jak udało mu się uniknąć tortur i egzekucji. Faszyści są znani z tego, że wieszają ludzi za zły kształt czaszki, a więc stworzenie takie jak cień na pewno byłoby dla nich wytworem zła i zepsucia. A może po prostu chcieli go sprzedać. Follow me, don't stop. Security, patrzcie, oni chcą D6 zaatakować. Ciekawe, czy będziemy mogli tego typa zastrzelić. What do you want? A deal break! Two prisoners in front of the guards and escape! What the hell are you doing here then? Go get them! Czemu on strzelił? Nie rozumiem. Gonimy go! What the fuck? Niemieckie dzieci tutaj! Ale akcja. Dobry ten koleś, powiem wam. To jest jakiś Dakutas. Chyba jestem. Do pociągu mnie wsadzi? I tak go zastrzeli, czuję to. Hold on, Artyom, Artyom, hold on, just a little more. Bastards, blin, they're opening the gate. Drop them! I see them! There they are! You piece of... Stop them! Stop! Drop them! Let's get out of here! Co nie ma naboi? Uciekliśmy, kurde, nazistom, zajebiście. A chyba musieliśmy zabić, wybaczcie mi, ale on by nas zdradził. Tego, co klękał. Udało nam się dokonać niemożliwego. Teraz muszę zawiadomić zakon, że cień zaginął, a to oznacza, że muszą przyznać się do niepowodzenia w misji. Teraz, gdy uciekł do metra, sam go nie znajdę. Muszę dotrzeć do najbliższej stacji neutralnej, a później do polis, siedziby zakonu. Paweł wskaże mi drogę. Ładnie. Okay, looks like we lost them. Then we'd better hurry to the theater. There's nowhere else to go, huh? Chuvak. Are you all right, Chuvak? That's great. The armor works wonders. Shit! A dead end. Hold on! O kurde, bo będziemy się przebijać, co? Chyba się nie udało. End of the line, huh? Well, there's no helping it. Pojechali, we hoof it from here. Follow me. No, they don't remember seeing this tunnel and then the man. We're still on right. Coś jest fajnego. Opa! A pipe! Come here, Artyom! A tam jest jakaś rura. Right! No ładnie. Teraz niech on mi rękę poda. Halo, kolego. Chyba nie za dobrze. Attention, second guard post. Check your sector of the tunnel. We caught a rat in the vents here. Stay sharp. There might be more. Roger, checking up. Over. Musimy się tu ukryć. This is a fucking mess. A communist rat found in our tunnels. He's not the one I'm worried about.
Right. Who knows how many more of those bastards are... No to się ukryłem. Nie mam apteczki. Dostał w samą głowę. Dobra. O tak. Fuck, nie mam broni, nie mam broni. Dwa naboje w tym, fuck. Dobra, tu mam jeszcze. Ach, kurde, dobra, zwaliłem akcję. Czy w tej grze nie jest za ciemno? Wiecie co jeszcze? Źle to zrobiłem, bo mnie zauważyli. A, bo ja latarkę miałem włączyć, fuck. This is a fucking mess. A communist rat found in our tunnels. He's not the one I'm worried about. Right. Who knows how many more of those bastards are lurking in the shadows? Hey. Hey. Jakieś shotguna obrzyna. Mam jakoś tak, mam karabin. Ci w ogóle nie zauważyli, że ich koledzy chyba kurde nie. No jeden strzał i... Ale dostał. What the fuck? Tu coś u góry jest. Dobra. Czy mogę zapalić latarkę? Mogę. Klucz. Dobra, musimy ich dobrze zlutować, bo masakra jest z amunicją teraz. Dobra. Przeładujmy, bro. Właśnie wiem, że mogę światła niszczyć za pomocą pistoletu z tłumikiem, tylko nie miałem świateł już. Dobra. To mam ten sam, tylko z tłumikiem, więc spoko. Dobra. Dobra, przeładuj. Okej. Okej, zbieramy broń, amunicja, wszystko. Ten obrzynek całkiem fajnie bije, wiecie? Tylko on ma tylko chyba jeden nabój, to jest beznadziejne, bo to bardzo powoli z, wiecie, jeden strzał, przeładowanie. I surrender, you hear? Nie, bo on ma noże na ręce. Ale dupę wypiął. No i mamy noże. On by nas nożami zabił, wiecie?
Gdy pytają mnie, jak to wszystko się zaczęło, zawsze odpowiadam, że to było w dniu, kiedy wybraliśmy się do ogrodu botanicznego. My, to znaczy niżej podpisany i dwójka moich przyjaciół. Kto wpadł na pomysł, żeby zwiedzić opuszczoną stację? Kto namówił pozostałych? Zawsze odpowiadam, że nie pamiętam. Ale zawsze kłamię. To bezpieczne kłamstwo. Nikt nigdy nie odkrył prawdy. Zarówno Witali, jak i Jewgeni już nie żyją. Potężne drzwi śluzy jęknęły i otwarły się z trudem, torując nam drogę do piekła, a demonom drogę do metra. Ale tak naprawdę to wszystko zaczęło się w dniu, kiedy mama stwierdziła, że powinniśmy się wybrać do ogrodu botanicznego metrem. Pamiętam, jak skorzystaliśmy z krótkich schodów ruchomych, by wyjechać na powierzchnię. Jak wyszliśmy z potężnego szklanego pawilonu i zobaczyliśmy ulicę skąpaną w zieleni, pamiętam chmurki przesuwające się po nieskończonym błękicie i delikatny, chłodny wieczyk na twarzy. Mama kupiła mi lody, wtedy po raz ostatni je jadłem. Tego dnia dokonano egzekucji na ludzkości. Prawi i grzeszni zostali wezwani na sąd. Ukryliśmy się przed Bożym gniewem w metrze i ocaliliśmy. Bóg najwyraźniej zdecydował, że wypłukanie nas z metra nie było warte zachodu. Zajął się własnymi sprawami, albo może nawet umarł. A my zostaliśmy na tej zniszczonej i roztrzaskanej ziemi. Próbując jakoś przeżyć, i tak nie było dokąd pójść. Pamiętam tyle przypadkowych, niepotrzebnych rzeczy, a nie pamiętam najważniejszej. Twarzy mojej matki zginęła wkrótce po rozpoczęciu wojny. Tak bardzo chciałbym zapomnieć, przypomnieć sobie jej twarz, jej spojrzenie, jak szeptała do mnie, że nie mam się czego bać. Sprzedałbym własną duszę, by sobie to przypomnieć każdego dnia, w każdej chwili, i sprzedałem. No dobra, sprzedał własną duszę. Aha, i on tam poszedł i otworzył, kurde, drogę do tego, do demonów. Zajebiście. Dobra. Dobra, idziemy. Do tuneli, kurde, z kablami. Są zabijające. Są, dlaczego czytałeś prolog? Nie wiem, miałem coś do czytania, no to przeczytałem. Paweł niemal z pewnością zawiśnie. Kto wie, co by stało się ze mną, gdyby mnie nie uwolnił. Czerwony, niebieski, żółty. Co za różnica. Zaryzykował dla mnie swoje życie, co nieczęsto zdarza się w metrze. Nie mogę go tak po prostu zostawić. Będziemy ratować Pawła. Moi drodzy, będziemy ratować Pawła, ale to dopiero po...